plusem bym to określił, także też jest to na poziomie czytelności. Rozumiem, ale i tak się cieszę, że następne QSO udało mi się z tego ręczniaka zrobić. Ja się dowołałem do Pawła, Bravo Delta 907, czy to jest poprawnie? Paweł. Jako ja mnie zbierasz, to ja się prawie nie czytam, ale jesteś to Jarek Postol 004 na radiu przenośnym, także przedtem robisz wywołanie na ogólnym, lepiej to szło, a tutaj no to cichutko. Dobra, może teraz lepiej, bo ja cię głośno odbieram teraz. Słuchaj, czy to jest Bravo Delta 907? Tak, Bravo Delta 907, tak, operator Paweł. Dobra, Paweł, super, dziękuję ci bardzo za QSO. Nie będę przyciągał, bo to widzisz, mój sygnał jest bardzo niestabilny. Serdecznie, Pawle, pozdrawiam i fajnych łączności życzę. Jarku, teraz lepiej poszło, jeżeli chodzi, ale musiałem radio pogłosić, żeby cię słyszeć. Widzisz, że jak zresztą tego radia z tego, może to rektor dodać, tak? Pozdrawiam i do usychu, może będzie lepsza propagacja, także. A ja nie to jakąś tam antenę kierunkową załóż tam, jakiś truślak i spróbuj z truślaka wtedy z tego radyka, może lepiej to pójdzie. No otóż to także, tyle ci powiem, że moja pierwsza w życiu łączność z radiem przenośnym, także widzisz, no przewoźne to tak, ale przenośnego jeszcze nie miałem, także czuję się zaszczycony w moim kierunku, że jesteś number one. 161 Bravo Delta 907 i 26 Foxtrot 004 ze stacji przenośnej. Dziękuję, Foxtrot 004.